To, co bym chciała dzisiaj powiedzieć, to opowiedzieć trochę o platformach społecznościowych. Mam dość krótki czas, ja mogę o tym opowiadać godzinami, moi studenci z Uniwersytetu Warszawskiego to wiedzą. Natomiast tutaj mam 10 minut, więc będzie to naprawdę telegraficzny skrót dotyczący tego, jak platformy społecznościowe rozwinęły się, jak wpływają na nasze życie, jak wpływają na gospodarkę, jak wpływają na społeczeństwo i jakie są alternatywne drogi dla społeczeństwa i dla biznesu. Co można zrobić w sytuacji, kiedy platformy społecznościowe no, wydają się wszechobecne. Więc temu jest poświęcona ta moja krótka prezentacja. Jeśli chodzi o początki internetu, początki platform internetowych, to był taki moment, kiedy miało być pięknie. Wszyscy mieli duże nadzieje, to był taki bardzo utopijny moment. Pamiętam takie sformułowania z marketingu, jak to dostaliśmy świetne narzędzie, teraz będziemy się komunikować z klientami bezpośrednio, zasięg 100%, klient będzie się angażował w nasze treści, no w ogóle super. Była też nadzieja, że internet to będzie narzędzie pozwalające budować demokrację. Będzie pozwalać na demokratyczną dyskusję, na wymianę poglądów, na przepływ idei. Tak to na początku wyglądało. I cały ten schemat opisał Tim Wu, nazwał go cyklem, opisał go w książce The Master Switch, gdzie każda technologia, każde medium, jego zdaniem, które się rozwija, przechodzi pewien rozwój. Od takiego utopijnego, szczęśliwego momentu, kiedy to jest hobby, kiedy powstają prywatne inicjatywy, kiedy wszyscy nowym medium się cieszą, po moment, kiedy to się zaczyna profesjonalizować, następnie moment, kiedy biznes coraz bardziej wkracza do gry, mówiąc tak bardzo potocznie, do momentu, kiedy biznes zaczyna się konsolidować, powstają bardzo duże firmy, które następnie zamykają rynek i wtedy już jakakolwiek innowacja na nim nie jest możliwa, musi się pojawić jakaś kolejna technologia, jakaś kolejna rewolucja technologiczna, żeby ten rynek zmienić. Więc tak jego zdaniem ta sytuacja wygląda i przy mediach społecznościowych można zauważyć dokładnie to samo. Jesteśmy na etapie zamykania systemu. Jeżeli chodzi o platformy społecznościowe, tu w ogóle trzeba powiedzieć, czym jest platforma. To jest taki rodzaj biznesu, który łączy różne grupy użytkowników i z tych połączeń wypracowuje wartości, no, które oczywiście później są konsumowane przez właścicieli platformy. Czyli chociażby mamy Allegro. To jest firma, która łączy kupujących i sprzedających. Albo Uber, łączący kierowców i łączący potencjalnych pasażerów. Natomiast tak wygląda ten model. Dzięki temu, że platformy są i funkcjonują, zmienił się model konsumpcji mediów, bo zaczyna się takie odejście od portali informacyjnych. Internauta woli wejść na Facebooka przykładowo i tam czytać newsy, tam sprawdzać, co jest ważne dla jego znajomych, a niekoniecznie przeglądać kolejne podstrony portalu. Też to, co się dzieje, to jest wchłanianie funkcji pojedynczych serwisów, czyli Facebook przejmuje stopniowo funkcje tych wszystkich innych narzędzi, które do tej pory były osobno, na przykład, czy chociażby Google. Google Maps ma te same funkcje już w tej chwili, co polska aplikacja Jak Dojadę. To są też nowe modele biznesowe, które wymuszają zmiany na rynkach, to chociażby Uber czy WeChat, przewozy, płatności, ale to było możliwe przede wszystkim dlatego, że te platformy powstały na dużych rynkach. I dlatego te przedsięwzięcia dość szybko stały się duże. Stany Zjednoczone czy ostatnio Chiny i TikTok. Choć są też wyjątki, bo jest Spotify, który powstał na małym rynku duńskim, a upowszechnił się na cały świat. To też jest łatwość dostępu do kapitału i to są funkcje, które są pożyteczne dla odbiorców. Czyli my chcemy korzystać z platform, bo one nam oferują coś, czego do tej pory nie mogliśmy zrealizować. W każdym razie no, sytuacja jest taka, że platformy się rozrastają, wchłaniają coraz to kolejne biznesy, zmieniają sposób konsumpcji mediów tradycyjnych, tworzą nowe modele biznesowe, zmieniają gospodarkę i to ma wszystko swoje konsekwencje społeczne. I pozytywne, i negatywne. Ja nie chcę tutaj wchodzić w taki ton, który się w mediach nazywa paniką moralną. Jest takie zjawisko, kiedy to media straszą się kolejnym nowym medium, na przykład jak to ludzie się uzależniają od smartfonów. To jest taki typowy przykład paniki moralnej. Platformy i generalnie te platformy, które nam umożliwiły kontakty, dały nam dużo. To jest dostęp do informacji. Ja jako naukowiec mogę w tej chwili czytać teksty kolegów i koleżanek z całego świata, o ile one oczywiście zostały wydane po angielsku i są dostępne w międzynarodowych pismach. Czy interakcja, integracja użytkowników. To nie było kiedyś, na przykład chorzy na jakieś nietypowe choroby tworzyli stowarzyszenia, spotykali się, jeździli. Teraz mogą się spotykać w przestrzeni wirtualnej.
To jest też łatwe dzielenie się treściami i wiedzą. To ma swoje plusy i minusy, bo ja mogę bardzo łatwo pokazać znajomym jakąś ciekawą informację, ale problemem jest to, że nikt tego nie nadzoruje, więc łatwo mogę też wrzucić informację fałszywą. I co ciekawsze, ludzie to kupią. Dlatego, że nawet osoby bardzo dobrze wykształcone są podatne na fake newsy, co obserwuję w swojej własnej tak zwanej bańce informacyjnej. To też jest skala światowa działalności gospodarczej, czy światowy obieg kultury, który się dla nas otworzył. To jest zmiana w sposobie wykonywania pracy, chociażby praca zdalna. Wielu polskich pracodawców na to się jeszcze nie potrafi przestawić, bo uważają, że pracownik pracuje wtedy, kiedy siedzi przy biurku w biurze. To jest optymalizacja kosztów pracy ze swoimi negatywnymi też konsekwencjami, ale też ułatwienie wielu różnych codziennych czynności, chociażby wspomniane jak dojadę i poruszanie się transportem publicznym. Też te konsekwencje niekoniecznie są pozytywne, bo jeżeli mamy reklamy, które są mocno spersonalizowane, co jest możliwe dzięki platformom, to więcej kupujemy. Czy zmiana stosunków społecznych w lokalnych społecznościach, Kraków, Airbnb i problem centrum miasta, gdzie mieszkańcy się wynoszą, zostają hostele, zostają mieszkania wynajmowane na wynajem krótkoterminowy. Taki duży problem to jest cyfrowy nadzór i też ochrona danych osobowych. Tu się toczy bardzo duża dyskusja. Czy wzmacnianie podziałów i konfliktów politycznych, bo polaryzacja w społeczeństwie zawsze istniała, natomiast media społecznościowe przyczyniły się do jej wzmocnienia, do jej wyrażenia na nowo. I takie alternatywne drogi, bo w tej sytuacji coś jednak można zrobić, to po pierwsze łączenie sił. W naszym biznesie, tym medialnym, bo ja też mówię jako przedstawicielka biznesu, powstają takie inicjatywy, gdzie lokalni wydawcy na lokalnych rynkach łączą się po to, żeby tworzyć własne ekosystemy reklamowe, które będą przeciwwagą dla platform międzynarodowych. To też są różne kwestie dotyczące regulacji rynku. Stany Zjednoczone, tam się to dzieje na dużą skalę, tam się cały czas dyskusja toczy. Jak uchwalić prawo, jak zmienić prawo, żeby platformy nie były w stanie robić tego, co najlepiej chciałyby robić i zagarniać coraz większych obszarów rzeczywistości. Oni już mają doświadczenia, bo podzielili kiedyś The Bell Company. O tym zresztą pisze Tim Wu. Więc tamta debata się dość mocno toczy. Oni też mają kłopot z ochroną prywatności jako taką, bo my mamy RODO i ono się pięknie rozwija, jeżeli chodzi o Europę. Natomiast tam jest trochę inne podejście. Natomiast to, co można jeszcze robić, to edukować użytkowników platform, czyli konsumentów. Jak używać platform, jak używać mądrze, jak rozpoznawać wartościowe informacje, jak odrzucać niewartościowe informacje, co to są informacje fałszywe, w jaki sposób one wyglądają i działają. I też zwracać uwagę na nieprawidłowości. Taki przykład z ostatnich dni to jest Norwegia, gdzie norweska organizacja konsumencka zwróciła uwagę na to, że serwis randkowy dla osób homoseksualnych, czyli Grindr, nadużywa danych użytkowników, że robi z nimi rzeczy, których nie powinien według swojego regulaminu robić. I to zauważyli konsumenci, świadomi konsumenci, więc to nie jest tak, że jesteśmy tylko cyfrową biomasą, jak napisała pani Katarzyna Szymielewicz z Panoptykonu, tylko mamy tutaj jakąś rolę do odegrania. I też podsumowując, platformy zmieniły dostęp do wiedzy, stały się popularne na skalę masową, ale teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy one tworzą zamknięte ogrody. To, co Państwo tutaj z tyłu widzicie, to jest screenshot dotyczący zmian w przeglądarce Chrome Google'a, gdzie Google zapowiada, że tak zwane ciasteczka stron trzecich zostaną wyeliminowane w ciągu 2 najbliższych lat. To jest właśnie dowód na zamykanie systemu. Platformy robią to po to, żeby zabezpieczyć swoją pozycję na przyszłość. Chcą się okopać tam, gdzie są. Konsekwencja jest taka, że trudniej będzie się rozwijać nowym przedsięwzięciom, nowym pomysłom, nowym firmom. Natomiast sytuacja jeszcze do końca nie jest taka zła. Ja nie chcę straszyć, pokażę wyniki z naszego badania, badanie Gemius PBI. Ostatnia fala, czyli grudzień 2019, to na czerwono to jest grupa Google i 2 serwisy największe. Znaczy grupa Google i YouTube, to na niebiesko to jest Facebook i Instagram, bo to też jest jedna firma, to fioletowe to jest Wikipedia. I to jest top 20 wydawców w Polsce, takie są ich udziały pod kątem liczby użytkowników. Więc na razie to nie jest jeszcze dominująca pozycja. Tak samo jeżeli chodzi o VOD, bo się pojawił Netflix w tytule, więc postanowiłam do niego nawiązać. On ma w tej chwili prawie 1/4 udziału, jeżeli chodzi o polski rynek.
Mamy jeszcze HBO Go niebieskie i tu mamy zielone Chili.com, to też jest serwis o pochodzeniu zagranicznym. Więc na razie sytuacja na polskim rynku jeszcze nie wygląda tak źle, że platformy są wszechpotężne i one opanowały całkowicie media. Natomiast no, wiadomo, że to się zawsze w każdej chwili może zmienić, więc tutaj taka duża zachęta do tego, żebyśmy angażowali się w edukację, czy angażowali się w różne inicjatywy, w zależności od tego, po której stronie tego rynku jesteśmy. Czy jesteśmy konsumentem, czy jesteśmy wykładowcą, czy jesteśmy przedstawicielem biznesu, czy jesteśmy przedstawicielem instytucji rządowej, czy jakiejkolwiek innej. Także to by było na tyle. Zmieściłam się w 10 minutach. Bardzo dziękuję za uwagę. I też zapraszam do dyskusji, będę na całej konferencji, więc jak najbardziej będzie można mnie tutaj spotkać.